Pewien 28-letni mieszkaniec jednej z podbiałostockich miejscowości zaniepokojony złym samopoczuciem matki zadzwonił na policję z prośbą o pomoc. Jak się okazało, mamusia poczuła się źle po zjedzeniu kolacji, naleśnika przygotowanego przez syna. Mężczyzna bez oporu przyznał się mundurowym, że uatrakcyjnił niewinne danie niecodziennym ziołowym dodatkiem. Marihuaną. W efekcie tego wyznania mama młodego mężczyzny niezwłocznie trafiła pod opiekę medyków, a policjanci skrupulatnie przeszukali mieszkanie i samochód eksperymentującego mistrza patelni. Między kartkami encyklopedii znaleźli 30 gramów suszu. A w aucie dwie doniczki z żywymi krzaczkami kanabisu. Prócz tego 28-latek okazał się posiadaczem akcesoriów niezbędnych do uprawy tej rośliny. Finał historii oczywisty. Finezyjny kucharz trafił za kratki.